Czołem, siemanko. Moi drodzy, słuchajcie tego, bo ja to już miałem nagrać przed świętami, ale były ważniejsze tematy typu lockdown 2.0 na przykład, wobec czego odpuściłem, ale sobie o tym przypomniałem. I teraz tego nie odpuszczę. Otóż przed świętami pojechałem do Lidla zrobić zakupy. Była godzina 9.45, wziąłem koszyk, wchodzę na sklep, człowieku między regałami, ale w drogę w tym momencie między chlebem a herbatą zachodzi mi jakaś starsza kobieta, rozpościera ręce człowieku na szeroko i stoi i patrzy mi w oczy, nie? Ja rozumiesz, konsternacja, stoję z tym koszykiem, ale o co chodzi? W ogóle nie wiem, co, będziemy się teraz napierdalać, czy co? A ona taka, wiesz, 1,60 m, maska, czy siwe włosy, podeszła jeszcze bliżej do mnie, człowieku, wiesz, twarzą w twarz, stoi, tak, 40 cm maksymalnie od mojej twarzy, no i stoi, patrzy mi w oczy, chłopie, jak na ważeniu przed walką, kurwa. I ona tak stoi i mówi tak, z taką agresją, człowieku, ale wie pan, że ma pan jeszcze 15 minut. Ja myślę, ja pierdolę, chłopie, mam 15 minut, a potem, nie wiem, rozjedzie mnie wózkiem, założy mi człowieku, dźwignie porem, kurwa, na warzywnym, wiesz, będą jaja, nie? Tylko jeszcze, wiesz, no nie wiadomo do końca, o co chodzi, nie? A ona mówi, a potem, żebym pana nie widziała tutaj, bo nas pan wszystkich pozaraża. Ja dopiero wtedy, słuchajcie, zatrybiłem, że chodzi o godzinę dla seniorów, tak? Sytuacja, człowieku, tak kuriozalna, że jak coś za mną przeszło, to nawet się nie musiałem obracać, żeby wiedzieć, że to przeszło ludzkie pojęcie, kurwa, rozumiesz? Ja się nie ruszyłem ani o krok, patrzę jej centralnie w oczy, myślę, chuj, wiesz, jak jakaś taka odkorbiona, człowieku, jak się na mnie rzuci z pięściami czy z czymś, to walę ją normalnie chlebem na łeb i palę sandał na mrożonki, człowieku, jest po temacie, rozumiesz? Ale taka chwila jest konsternacji, taka cisza, więc mówię do niej spokojnie tak. Proszę pani, jak sama pani przyznała, ja dopiero będę zarażał za jakieś 15 minut i to tylko na terenie sklepu, bo poza nim prawdopodobnie nie będę zarażał. Do tego jednak czasu jesteście państwo absolutnie bezpieczni, więc może pani spokojnie dokończyć zakupy, a gdybym ja nie zdążył i przyszedł do kasy zbyt późno, na przykład za minutę 10, to ja obiecuję pani, tak jak tu teraz stoję, obiecuję, że ja się rzucę pędem na jednym wdechu, sprintem po prostu w kierunku wyjścia, żeby nikomu nic się nie stało. I tak ją z tym zostawiłem. Ominąłem ją i poszedłem po prostu w kierunku mrożonek, tak? Ale jak już zrobiłem zakup i szedłem w kierunku kasy, to widziałem, że ona znowu, człowieku, zagradza drogę jakiejś młodej dziewczynie, która weszła do sklepu, żeby sobie zrobić zakupy. Czyli coś tam do niej gada, nie? Czy ty to rozumiesz? Baba podchodzi do ludzi, którzy na oko mają mniej niż, nie wiem, tam 60 lat i mówi im, ile mają czasu na zrobienie zakupów, człowieku, i pilnuje, żeby wyszli ze sklepu, bo po tym czasie to oni mogą kogoś zarazić. No przecież to jest, człowieku, nie do wiary, nie? Do tego jeszcze jedna rzecz, was to pewnie nie rusza, więc w tym momencie wyjdę na jakiegoś dziwnego, ale niesamowicie mnie grzeje, że część seniorów ma jakąś tendencję do macania wszystkich bułek i chlebów przed zakupem, czy one przypadkiem nie są stare. Jak przyjdziesz do sklepu po 12, po godzinie seniorów, to 3/4 bułek ma dziury od palców, bo oni muszą sprawdzić, czy te bułki to są na pewno dobre, czy takie nie do końca dobre. Maca, dotyka, obraca, ściska, analizuje. 12 bułek z tego samego pieca, z tej samej godziny, takich samych. Ale dopiero, człowieku, 15 mu spasowała, to ją wziął. A 14 zostawił z wdupconymi dziurami od palców i poszedł. Rozumiesz to? A już szczytem było to, jak na moich oczach jeden facet testował tam owoce, na warzywno-owocowym, czy są dobre. Wziął, otworzył banana, ugryzł, pomlaskał do żony, że niedobry. I tego ugryzionego banana położył, kurwa, na mandarynki. I ja wiem, że młodzi czasem wcale nie są lepsi. Zdaję sobie też sprawę z tego, że starość rządzi się swoimi prawami i że do wszystkich trzeba mieć szacunek, bo komu się w życiu nie zdarzyło odjebać czegoś totalnie dziwnego, tak? No niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie tarł nigdy pięt kabanosem, jadąc na wegańskim rowerze, tak? Ale jak patrzę na to, jakie część starszych osób ma agresywne i pretensjonalne podejście do całego świata, to zaczynam się zastanawiać, jacy my będziemy na starość w podeszłym wieku. O ile w ogóle będzie dane nam tego dożyć.